Witajcie kochani w kolejnym odcinku mojej serii Zdrowo jemy, dłużej żyjemy, którą realizuję w ramach kampanii Dłuższe życie z cukrzycą. Ostatnio opowiadałam Wam o białku, wcześniej o węglowodanach, więc nie trudno się domyślić, że dzisiejszy odcinek poświęcony będzie tłuszczom. Odpowiemy sobie na pytanie, czy osoba z cukrzycą powinna za wszelką cenę ograniczać ilość tłuszczu w swojej diecie. Tłuszcz generalnie jest nam bardzo potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przede wszystkim jest to rewelacyjne źródło energii. 1 gram tłuszczu dostarcza nam aż 9 kilokalorii i jest to ponad dwukrotnie więcej niż 1 gram węglowodanów czy białka. Tłuszcz jest niezbędny do funkcjonowania mózgu. Stanowi elementy strukturalne naszych błon komórkowych. No i jest nośnikiem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E i K. Źródłami tłuszczów mogą być zarówno produkty pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Przy czym warto jest pamiętać, że produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli masło, śmietana, mięsa, słonina, smalec, ale też mleko czy jajka, zawierają w sobie głównie nasycone kwasy tłuszczowe, które mogą powodować wzrost cholesterolu i przyczyniać się do powstawania miażdżycy. Z roślinnych źródeł kwasy tłuszczowe nasycone występują w oleju kokosowym, który również nie jest wskazany w dużych ilościach. Tłuszcze nasycone ograniczamy do 10% naszego zapotrzebowania energetycznego. Z kolei zaleca się, żeby zwiększać udział tłuszczów pochodzenia roślinnego. W większości będą to nienasycone kwasy tłuszczowe, które możemy podzielić również na dwie grupy. Jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, które występują w oleju rzepakowym czy w oliwie, a także wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które występują w innych rodzajach olejów sałatkowych, na przykład słonecznikowym albo krokoszowym, a także w tłustych morskich rybach, takich jak tuńczyk, makrela czy łosoś, oraz w orzechach czy w awokado. Według zaleceń większości towarzystw żywieniowych, a także Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, tłuszczu w diecie diabetyka powinno być około 30%. I warto jest pamiętać, że blisko połowa tej ilości jest przez nas dostarczana sobie wraz z produktami białkowymi, na przykład z mięsem, wędlinami, serami, produktami mlecznymi. A, nie powiedziałam jeszcze o najgorszym z możliwych tłuszczy. Izomery transkwasów tłuszczowych. To są tłuszcze roślinne, które zostały przemysłowo utwardzone. Występują one głównie w fast foodach, słodyczach, w margarynie, w kostkach smakowych, w różnego rodzaju zupach i sosach instant. Takiej żywności przy cukrzycy nie spożywamy. Ograniczamy izomery transkwasów tłuszczowych do mniej niż 1% naszego zapotrzebowania energetycznego, bo po pierwsze, takie produkty są bardzo mocno przetworzone, zawierają najczęściej węglowodany proste, no i właśnie te nieszczęsne izomery transkwasów tłuszczowych. Podsumowując, w zdrowej diecie diabetyka jest miejsce na wszystko, także na odpowiednią ilość tłuszczów. Tylko musimy zwracać uwagę na ich rodzaj i pochodzenie, wybierając jednak więcej kwasów tłuszczowych nienasyconych, szczególnie pochodzenia roślinnego. Stosowanie diety niskotłuszczowej przy cukrzycy nie zawsze będzie polecane, ponieważ w miejsce tłuszczów najczęściej spożywamy większą ilość węglowodanów, które bezpośrednio wpływają na poziom glikemii i to może powodować problemy z kontrolą metaboliczną, czyli z utrzymaniem odpowiednich poziomów cukru. Dlatego warto jest zachować umiar i nauczyć się wybierać odpowiedni rodzaj tłuszczu. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący i pomocny.
Ja już przygotowuję się do następnego odcinka, będę w nim mówiła o błonniku, a w międzyczasie zapraszam Was do zaglądania na stronę kampanii Dłuższe życie z cukrzycą. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.